słyszę, nie konie ostrzej krzeszą skry. Cygańska jesień ruszy z nową świat, cygańska jesień rozkołysze wóz przekoźle. No co pan? Przepraszam. Znajoma śpiewka ścichnie pan. Gdzieś przepraszna pusz pan spełni się. Ja proszę pana, miałbym dla pana tego typu informacje. Otóż wali tu do pana inspektor. To jest kawał łobuza i świni. Nazywa się Michał Roman. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Słyszałeś, Stefan? Wszystkie lewe koniaki do Wisły. Żadnych niedolewek. Gramatura pełna, obsługa uprzejma. Proszę pana, czy tu nie ma żadnego zapasowego wyjścia? Niestety żadnego. Praktycznie, mianowicie, tu wyjścia tyłem teoretycznie nie ma. Cholera. Musi pan poczekać, aż ta menda wyjdzie. Bo wie pan, gdyby mnie tu zobaczył, że ja, prawda, jestem... Rozumiem, kochany, rozumiem. Chwileczkę, proszę pana, nie wolno. Ale ja muszę wejść... Ale nie wolno, proszę pana, ale proszę mnie wpuścić, Proszę pana, bez krawata, bez marynarki. Ale pan nie... Powiedziałem, nie wolno. Ale... ale... Nie wolno! Dobry wieczór panu. Pan pozwoli, proszę. Proszę bardzo. Proszę, przyjmie. Dzień dobry panu. Poproszę dwa piwa albo na rytrzy. Proszę. Czym mogę panu służyć? Poproszę dwóch milicjantów, albo nawet trzech. Tak jest, proszę pana. Jak to się rozgląda, ale nie przyjdzie. Mianowicie niestety legitymacji nie pokaże. Na inkognito chce mnie wziąć. Ale widzisz, synku, są jeszcze porządni ludzie na tym łespadole. No wie pan, nie ma o czym mówić. Tu są dwaj. A nawet trzeci. Pudło! Ciszy, nie wyrażaj się. No i co? Jestem niepoczytalny, milicja. Cóż za poczucie humoru. Po maluchu.